Cześć, jestem Agata, znana wam pewnie pod pseudonimem Fagata i dzisiaj będę grała w Koło Plotka. Kiedyś jak byłam mała, jak oglądałam YouTube'a i jeszcze nie brałam udziału w tym wszystkim, to byłam zakochana w Ajgorze Ignacym. Był moim mega wielkim crushem. Czego nie wypada młodej damie? Generalnie ja jestem bardzo wyluzowaną osobą i ja nawet jak gadam z kimś z agencji na przykład o jakichś współpracach, to ja potrafię siedzieć równocześnie na kibelku i oni to słyszą, więc ja jestem bardzo otwartą osobą i nie wiem, niczego nie wypada. Wszystko wypada? Wszystko wypada, no, jesteśmy tylko ludźmi, wszystko co ludzkie nie jest nam obce. Która instagramerka jest twoją BF? Best friend. Więc moją best friend jest Masza, moja współlokatorka i to jest taka, pierwszy raz mam taką naprawdę, naprawdę dobrą przyjaciółkę, że ja na przykład tęsknię za nią, kocham ją, jest dla mnie jak rodzina, a tak to staram się zbytnio nie zadawać z tymi większymi instagramerkami, bo ten świat jest bardzo zakłamany. Co robimy w ukryciu? Nie wiem, bo tak jak wam mówiłam, jestem bardzo otwartą osobą i niczego się nie wstydzę. Nie wiem co, uprawiamy seks? No to raczej nie chciałabym, żeby ktoś się patrzył. Co to jest spalony? Tak? Jak nie wiem, ktoś za długo siedzi na solarium, to jest spalony. O, wyznanie, że nie miałam ani jednej operacji plastycznej, a bardzo dużo osób myśli, że jestem cała porobiona. Nie. Naturalność, miałam tylko jakieś tam zabiegi medycyny, estetyczne, ale ciągle mam o to pytanie, kółko to powtarzam i nikt mnie się nie słucha. Co dobrego dla świata robisz? Kurde, żyję po prostu. To jest chyba bardzo, bardzo dobre dla... Nie, albo właśnie niedobre. Co ja dobrego robię dla świata? No nie wiem, bardzo kocham zwierzęta i nie robię im nigdy krzywdy. Mi jest nawet szkoda pająka zabić i wszyscy się zawsze dziwią, bo ja łapię pająka, wchodzi mi na rękę i go wypuszczam na dwór. Chociaż pewnie na dworze umiera, ale przynajmniej nie mam go potem na sumieniu. Kto napędził twoją karierę w sieci? No to chyba nie jest żaden sekret, że Stewart. I w sumie wszystko zawdzięczam Stewartowi. I jeśli to ogląda, to dziękuję bardzo. Jestem mu bardzo wdzięczna i on o tym wie i ja tego nie ukrywam, że to on mnie stworzył. Wyznam wam, że często uzależniam się od jakiegoś jedzenia i jem je na okrągło, dopóki mi się nie znudzi. I na przykład potrafię jeść 2 tygodnie sushi codziennie, dopóki mi nie zbrzydnie, a potem 2 tygodnie jem na przykład makarony, dopóki mi nie zbrzydnie. Nie mam tak, że jakoś sobie to przeplatam, tylko po prostu jem tylko to. Z perspektywy czasu żałujesz publicznego prania brudu w związku z rozstaniem ze Stew? Tak. I to tyle. Powiedzonko, którego nadużywasz to? Złośliwość ludzka nie zna granic. Złośliwość ludzka nie zna granic, bo to prawda. Masz ogromne zasięgi. Czy wykorzystujesz je w jakimś sensownym celu? Staram się odzywać w sprawach, które po prostu mówię, jakie mam zdanie na pewne tematy. Bardzo wspieram społeczeństwo LGBT, nawet nagrałam taki filmik z jedną drag queen Himarą, pozdrawiam ją bardzo. I no, tak samo jak już mówiłam, czasami udostępniam jakieś zbiórki. Nie wiem, znaczy ja głównie traktuję mój profil jako takie źródło relaksu dla innych, że sobie mogą wejść i się odmurzyć, bo do tego jest w sumie internet, żeby się odmurzyć i staram się tam nie poruszać zbyt dużo takich tematów, ale jak ktoś mnie naprawdę denerwuje i nie zgadza się, gryzie się z moimi jakimiś tam, jakąś moją opinią, to się wypowiadam. Szybkie strzały. Jedzonko na telefon. Nie widzę różnicy, ale... Powiedzmy, że rap. Zostać w Polsce. Rozwieszać pranie. Pracować. Prywatna wyspa. A mogę nie odpowiedzieć na... Kostara. Niby umiem pływać, ale nie za bardzo lubię to robić, bo rzeczą, której boję się najbardziej, jest wnętrze oceanu. Bo nie wiem, czy wiecie, ale tylko chyba 5%
tych wszystkich wód jest zbadana i nie wiemy, co tam jest w środku tak naprawdę. A ja sobie od razu wyobrażam, że tam w środku są ogromne ryby, jakieś dziwne mutanty. No, tego się boję. Najgorsza oferta współpracy. Kurde, miałam kiedyś taką ofertę współpracy, że miałam reklamować takie jakby nosidełka dla piesków. Wiecie, co chodzi, tak jak się bobasy nosi to pieski. I one były chyba tam i mówię sobie, o kurde, jakie fajne. Bo że ja mam bulldoga francuskiego, a te nosidełka były do jakichś 5 kilo, a mój bulldog waży jakieś 12, więc to było raczej niemożliwe. Ale bardzo chcieli, żebym to reklamowała, tylko mówię, no nie wiem, co ja tam włożę. Ja nie za bardzo mam czas sprzątać i mam bardzo duży bałagan w tej chwili w moim mieszkaniu. No i bardzo się tego wstydzę. Co jest twoją największą zmorą? Kurde, zmora mi się kojarzy tylko z pieskiem dziewczyny, która robi mi włosy. Bardzo kocham tego pieska i go też pozdrawiam. Gdzie raki zimują? Nie mam pojęcia. Moja mama tylko raz była u mnie w mieszkaniu, jak już tam jakby wszystko miałam ogarnięte. I już chyba więcej nie przyjedzie, bo mimo że sprzątałam cały dzień, to i tak był duży bałagan, a moja mama nie lubi bałaganu. Przepraszam, mamo. Wiecie, czego ja się strasznie boję? Strasznie boję się apokalipsy zombie. I ja wierzę, że to kiedyś będzie. I mega się tego boję. I jest taki horror, który się nazywa REC, Ryecy. To jest jakiś, to nie jest... jakiś tam horror taki dziwny i tam właśnie jest coś takiego, że ludzie się zarażają tak jak koronawirusem my teraz, to oni się zarażają tym, że zamieniają się w zombie i ja się tak strasznie boję tego horroru, że no, bo ja po prostu wierzę w to, że kiedyś będzie apokalipsa zombie. Ostatnio z tego się śmiałam z moją współlokatorką, że, bo ona też w to wierzy, że my jesteśmy tymi głupimi blondynkami z filmów, które jako pierwsze są zabijane przez zombie. I na pewno ja pierwsza zginę, ja nie mam żadnej strategii, ja po prostu już wiem, że będę zamieniona w zombiaka albo zjedzona. Czego nie wiemy o Stew? Muszę się chwileczkę zastanowić. Czego nie wiecie o Stew? A, że Stew bardzo pierdzi. Czy umiesz się rządzić pieniędzmi? Trochę tak, trochę nie. Ja mam coś takiego, że sobie na przykład mam ileś tam zarobione i mówię, dobra, to jest mój limit, który mogę wydać, a tamto sobie odkładam. Ale i tak mi to często nie wychodzi. Czy Stew zabiega o twoje względy? Nie musi. Co to jest? Okej. Okay. Agatka. Ostatnio mogliśmy podziwiać twoje umiejętności aktorskie, a jak poradzić sobie z improwizacją? Twoje zadanie polega na wcieleniu się w kilku twoich znanych kolegów. Widzowie w komentarzach odgadną, kogo odegrałaś. Hej Agatka, co tam u ciebie? Wszystko u ciebie dobrze? Naprawdę? Ostatnio powiedziałam mojemu przyjacielowi o tym, że byłem w szpitala i ogólnie, o Jezu, tak się źle czuję. Agata, ja chyba umieram. Siemanko, ziomeczki! Dzisiaj cały dzień będę na różowo! Wow! Wow! Ale nie chce mi się dzisiaj nagrywać. Wiesz, która już jest godzina? 18. Ja byłam cały dzień w szkole. Często sobie wyobrażałam, że ktoś jest tam moim wujkiem. Na przykład myślałam, że Pudzianowski jest moim wujkiem, Popek jest moim wujkiem. I ja naprawdę byłam przekonana, że to są moi wujkowie. I do tej pory byłam na Fame MMA i Popek wychodził, a ja krzyczałam, to jest przecież mój wujek. Moja współlokatorka ma taką aplikację, z której obie korzystamy. Takie właśnie koło, tylko plotka. I na przykład jak nie wiemy, czy sobie zamówić jedzenie, bo już jest na przykład druga w nocy, to mamy żreć, nie żreć. I zlosujemy, czy mamy coś zjeść, czy nie. Co się dzieje z Team X? Ja nie jestem w teamie, ale z tego, co mi wiadomo, dzieje się tam dużo i będzie dużo nowych ciekawych rzeczy, których sama się nie mogę doczekać. Życzę im dobrze.
jak byłam mała i miałam pokój z moją siostrą, to widziałam ducha. I ja nie żartuję, ja mogę dać sobie rękę odciąć, że to był duch. Ja wstałam i moja lampka była zgaszona, a boję się też ciemności, to jest taki fun fact. Nigdy jej nie gaszę, nikt mnie jej nigdy nie gasi. I obróciłam się, a nade mną była jakaś taka postać, taka trochę przeźroczysta. I patrzę, moja siostra jest w łóżku. I tak przeskoczyłam jakby przez łóżko i popędziłam do rodziców płacząc i w ogóle. I do tej pory boję się duchów przez tą sytuację. Nie wiem, może mi się to przyśniło, uroniło, ale boję się duchów do tej pory. Czy jest jakaś strefa życia, której nie pokazujesz w sieci? Aktualnie jestem w związku i tego w sumie nie pokazuję tak bardzo. Czego jeszcze nie pokazuję? Nie wiem, ja ogólnie dużo pokazuję w internecie, za dużo. Wyznam wam, że kiedyś na placu zabaw znalazłam opaskę z gangu Albanii. Taką, wiecie, na rękę, bransoletkę. I do tej pory mam takiego pluszaka w domu, pana żyrafę. Wiecie, taką prostą żyrafę. I ta żyrafa ma tą opaskę na szyi z gangu Albanii. Nie brakowało ci urody, zatem dlaczego ukochałaś sobie zabiegi upiększające? Dziękuję wam bardzo, że wytrwaliście do końca. Więcej zobaczycie w kole Plotka Ekstra. Link macie w opisie. Pa, pa.